Kierownik kliniki kardiochirurgii Białostockiego PSK, dr Tomasz H., został zatrzymany przez policję pod zarzutem przyjęcia łapówki. Ze szpitala zabrano go po przesłuchaniu. W klinice kardiochirurgii nikt nie chciał rozmawiać na temat kierownika. Zagadnięty przez nas lekarz powiedział tylko, że miał problemy z wejściem do jego pokoju. Kiedy się tam znalazłem, jacyś faceci machnęli mi przed oczami legitymacją i musiałem wyjść, powiedział. Udało nam się porozmawiać z podejrzanym, kierownikiem kliniki kardiochirurgii. Doktor Tomasz Hidle zgodził się na przedstawienie swojego imienia i nazwiska. Wie pan co, w tym czasie na stole operacyjnym leżał otwarty już pacjent. Już miałem sygnał, że za chwilę mam tam iść. Ja myślami jestem już zupełnie gdzie indziej wtedy. To są sekundowe historie tutaj. Ja rozumiem, że tego faktu, który się zdarzył w pana gabinecie, to nie da się zakwestionować. Czyli ta koperta pozostała w pana gabinecie. Ona tam jak najbardziej się znalazła. Muszę powiedzieć, że byłem wstrząśnięty. Wręcz wstrząśnięty. Dlaczego? Uważany był za wzór postawy etycznej. Słyszałem o takich sytuacjach, nie mogę tutaj oczywiście żadnymi nazwiskami operować, ale słyszałem o takich sytuacjach, że wręcz próbowano mu wręczać jakieś koperty, których on nie przyjmował. Mieliśmy dużo sygnałów na ten temat. Mieliśmy sygnały, no po prostu, że tak powiem, z różnych środowisk, od różnych osób. Wszystkie media donosiły o aresztowaniu lekarza, który przyjął łapówkę od pacjenta. Zatrzymanym okazał się szef białostockiej kliniki kardiochirurgii, docent Tomasz Hirnle. To był ogromny szok. Hirnle to wybitny kardiochirurg. 3 lata temu został ordynatorem tonącego okrętu, jakim była klinika kardiochirurgii zadłużona i wykonująca niewiele zabiegów. W ciągu 2 lat postawił klinikę na nogi. Podwoił liczbę operacji również o takie, które wcześniej w Białymstoku nie były wykonywane. Po objęciu stanowiska postanowił rozwiązać umowy z pracownikami, do których miał zastrzeżenia. Między innymi z chirurgiem Wojciechem S. Z panem docentem Hirnle rozmawiam. Tak. Panie docencie, ja jestem dziennikarzem. Chciałem zadać kilka. W radiu powiedział pan, że padł pan ofiarą spisku, prawda? Więc chciałem się dowiedzieć, czy to znaczy, że wcześniej nie przyjmował pan tego typu korzyści? A to był wypadek? Tak. Wiem, że ten, powiedzmy, człowiek rzekomo chciał szukać pomocy lekarskiej. Nie chciał poszukać pomocy lekarskiej. Niech pan sprawdzi, skąd się wziął ten pacjent. Łapówkę wyręczyła osoba, która zgłosiła się do Komendy Wojewódzkiej Policji. Była to postronna osoba, niezwiązana z wymiarem ani sprawiedliwości, ani z organami ścigania. Kim był człowiek, który sam zgłosił się na policję, a potem z ukrytą kamerą wręczył docentowi pieniądze? Kto wywołał tak wielki skandal? O dziwo, nie był to mieszkaniec Białegostoku, ale warszawskiej Pragi. Okazało się, że Włodzimierz D. jest znany w przestępczym półświatku. To wielokrotny recydywista, karany głównie za oszustwa i wyłudzenia. Zgodził się na spotkanie w jednym z warszawskich pubów. To, co nam opowiedział, wydawało nam się tak nieprawdopodobne, że początkowo nie chcieliśmy w to uwierzyć. Zbynio, zadzwoń za 10 minut. No. Zadzwonił do mnie Tadek, spytał mnie się, czy ja bym reflektował na zarobienie jakichś paru złotych. Potrzebny był taki człowiek po chorobie, po zawałach serca. Chodzi o uzupełnienie całego kierownika przychodni, ponieważ on bierze łapówki i się z nimi nie rozlicza. Taka była pierwsza wersja. I ja powiedziałem, że wyraziłem zgodę, że tak. Praca będzie polegała na tym, że ja się położę w szpitalu, natomiast druga osoba, która będzie, albo jakaś moja żona, czy moja córka, czy jakaś bliska mi osoba, wręczy mu łapówkę. Osobą, która miała wręczyć docentowi łapówkę, jest Joanna, która podczas prowokacji odegrała rolę córki Włodzimierza D. Zadzwonił do mnie Włodek i powiedział, że jest możliwość zarobienia pieniędzy. Włodek do mnie przyjechał i przedstawił mi to w ten sposób, że ja miałabym wręczyć łapówkę lekarzowi i ja za to dostanę 5 tysięcy.
Jest profesor w klinice kardiochirurgicznej, no bo chodzi o to, żeby właśnie go wpierdzić i żeby trafił do puchy. Tyle mi właśnie Włodek naświetlił. Powiedział, że wystawia go lekarz, który z nim pracuje, a teraz chce się go chyba pozbyć. I chodzi o taką sytuację, że jak udupi tego lekarza, to oni będą mieli czyste pole do swoich starych praktyk, będą brali łapówki tak jak do tej pory i będzie wszystko w porządku. Będą takie stare zasady, jak były kiedyś. Dzień, kiedy Włodek wkładł się do szpitala, on nas też odebrał z dworca, to właśnie to powiedział, nie interesuje mnie, jak wy tam się podzielicie, ja daję na to 20 tysięcy. A wy macie sprawę załatwić. Ale Wojciech S. nie dał całych 20 tysięcy, a tylko 15 tysięcy. Mowa była od razu całość, a teraz, że on nie ma pieniędzy, że muszę czekać na te 5 tysięcy. Włodzimierz D. poczuł się oszukany i postanowił upomnieć się o swoje 5 tysięcy. Na rozmowę zgodził się wziąć ukrytą kamerę. No witam prezesa Narodowego Banku Polskiego. No i co? Nie mówisz z czym? Cieszę się, że cię widzę. No ale ja się nie cieszę, że nie ma pieniędzy. Wszystko jest zrobione, wszystko zagrane. A 5 tysięcy? Słuchaj, ja potrzebuję na gwałt pieniądze. No? Wojtek, no. A ty wiesz o tym, że proszę ciebie się robi smródko tego, że prawdopodobnie jesteś całym inicjatorem tego? Nie, bo tylko ty wiesz i ja. No, w porządku. Jak ty nie mówisz? No skąd? No co ty? To ja też nie mówię. Nic nie. Ale kiedy, do kiedy mam teraz czekać? Do września? A we wrześniu mi powiesz w październiku. Nie. No w końcu byłeś całym inicjatorem tego wszystkiego, wiesz, no i ani B, ani zadzwonić, ani... Masz... mam do ciebie dzwonić. Ale dzwonisz do mnie i powiedz mi, jak Włodek, po co mnie w d***? To ten człowiek wynajął przestępcę do prowokacji, aby pozbyć się szefa. Wojciech S., starszy asystent na oddziale kardiochirurgii, podwładny docenta Tomasza Hirne, ambitny, pochodzący z wpływowej rodziny o tradycjach lekarskich. Postanowiliśmy skontaktować się z nim pod pretekstem realizacji materiału o korupcji wśród lekarzy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mam przyjemność z panem Wojciechem S... Tak. Witam serdecznie, moje nazwisko Daniel Dzieliński. Cześć. Ja dzwonię z telewizji TVN. Daniel, słuchaj, ja będę do ciebie mówił. Daniel, ty do mnie Wojtek. Dobra, żeby uprościć temat. Ja teraz realizuję taki duży reportaż Stop Korupcji. No i tutaj podjąłem temat Białego Stoku, bo tam właśnie, tak jak mówię, to było dosyć mocne uderzenie w tego ordynatora. No to ja pracuję na tym oddziale właśnie, że tak powiem, i jestem najbardziej przez chwilę podejrzany, że ja go wsadziłem do więzienia. Ty już tam nigdzie nie dzwoń, nigdzie tam nie walcz. Ale tylko po prostu przyjedź i będziesz miał to, co chciał.